Witam Państwa 18 kwietnia, czyli Kolejniczek i zapraszam na przegląd tygodnia w poniedziałek Wielkanocny. Zaczniemy od ubiegłotygodniowej sesji Rady Gminy Osiersko, a następnie przejdziemy do informacji o powstaniu dziennego domu pobytu w Maksymilianowie. Gmina Osiersko. www.osiersko.pl. We wtorek 12 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Gminy Osiersko. Sesja odbyła się zdalnie za pomocą platformy Microsoft Teams. Przyjęto na niej wszystkie uchwały, które były tematem obrad. Tematem, który zabrał radnym najwięcej czasu, był PSZOK. Proszę Państwa, no chcemy tutaj zachęcać do ewentualnego umawiania się, jeżeli są większe ilości. Natomiast no, stoimy przed faktem, że ten drugi PSZOK naprawdę będzie nam niedługo bardzo, bardzo potrzebny. Mamy sezon wiosenny, więc tych śmieci troszeczkę może się więcej pojawiać. Ja osobiście rozważam i będę tutaj gorącym zwolennikiem tego, żeby może do tych kart wprowadzić możliwość umawiania się i wtedy być może będzie łatwiejszy sposób na zamawianie większej ilości kontenerów i być może to nam rozładuje, ale póki co widzę, że przy takim PSZOK-u, który funkcjonuje na terenie gminnego zakładu komunalnego, będzie to niezwykle trudne. Ale niemniej staramy się znaleźć jakieś panaceum na tą sytuację. Kolejek, proszę Państwa, jako takich długich, dużych nie obserwuję. Osobiście przejeżdżając tam, widziałem chyba w środę, kolejka była, no nie wychodziło to praktycznie na ulicę, także no nie jest to aż tak źle. Widać, karty też się w jakimś sensie nam sprawdzają, bo co chwilę pytam pana dyrektora, mówi, że nie ma już teraz takich sytuacji, że podjeżdżają firmy, że dał jakiś właściciel. Jest to w tej chwili już uporządkowane. Teraz czas zacząć działać w tym, żeby usprawnić ten proces. Na razie póki co na terenie tego PSZOK-u, który funkcjonuje, być może w przyszłości, jeżeli powstanie plan, wybudowanie nowego, nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przypominamy, że zapisy wszystkich obrad sesji Rady Gminy Osiersko są dostępne na stronie internetowej esesja.tv. Bezpośrednie przekierowanie na stronę znajdziecie na osiersko.pl. Baner sesji Rady Gminy Osiersko znajdziecie na dole strony pod banerem przegląd miesiąca. Maksymilianowie będzie działał dom dziennego pobytu. Z oferty skorzystać będą mogli mieszkańcy gminy Osiersko potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne świetlicy w Maksymilianowie, które odbędzie się w czwartek 21 kwietnia o godzinie 15. W czasie spotkania omówione zostaną szczegóły dotyczące rekrutacji i oferty projektu. Oprócz domu dziennego pobytu w ramach projektu będzie można skorzystać z usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania. Gmina Osiersko. www.osiersko.pl. Ukraińcy, którzy pracowali w zawodzie medycznym, ale musieli uciec przed rosyjską inwazją, mogą w trybie uproszczonym uzyskać zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce. O taką zgodę mogą ubiegać się lekarze, lekarze-dentyści, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni. Osoby, które chcą uzyskać przyspieszoną zgodę, muszą m.in. wypełnić wniosek do ministra zdrowia o wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu i dołączyć wymagane dokumenty. Gotowy wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami możecie wysłać na adres Ministerstwa Zdrowia lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa albo Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej osiersko.pl. W sprawie pytań możecie dzwonić na infolinię NFZ numer telefonu 800 190 950 lub kontaktować się z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ numer telefonu 451 056 026. Konsultacje także w języku ukraińskim odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Czas. Spotkanie klubu seniora w Żarnowie zbiegło się ze świętami wielkanocnymi, więc panowała świąteczna atmosfera. Na seniorów czekała niespodzianka.
Opiekunowie i przedszkolaki z niepublicznego przedszkola Humpty Dumpty odwiedzili zebranych i wręczyli im wielkanocne, ręcznie robione upominki. Słuchaczom Uniwersytetu III wieku, filiagminnego ośrodka kultury, czas na zajęciach minął tanecznie. Studenci mieli na zajęciach lekcje tańca. Sądząc po uśmiechach uczestników i zaangażowaniu, tematyka była strzałem w dziesiątkę. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. We wtorki zapraszamy chętne dzieci na zajęcia plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury. Na ostatnich kilku zajęciach powstały papierowe ozdoby, bociany i wielkanocne zające. Chętne dzieci zapraszamy we wtorki od 17 do Gminnego Ośrodka Kultury. W Świetlicy w Jaróżnie będą odbywać się warsztaty, eksperymenty chemiczne. Zajęcia dedykowane są dla dzieci z sołectwa Jaróżnie. Chętnych zapraszamy w piątek 22 kwietnia o 16 do Świetlicy. Liczba miejsc ograniczona, zapisywać można się pod numerem telefonu 523 240 247. Zakład karny w Potulicach w ramach akcji Nie zabijaj przygotowali profilaktyczny film Mój błąd może kosztować ludzkie życie. W Polsce co roku dochodzi do wielu wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców. W ubiegłym roku tylko w województwie kujawsko-pomorskim nietrzeźwi kierujący spowodowali 72 wypadki drogowe, w których aż 11 osób zginęło, a 86 zostało rannych. Czy do tych tragedii musiało dojść? Dlaczego kierowcy siadają za kierownicę po alkoholu oraz jak zmieniło się życie osób, które w sposób nieodpowiedzialny zachowały się na drodze? O tym porozmawiamy z osadzonymi w zakładzie karnym w Potulicach, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za przestępstwa w ruchu drogowym. Będąc pod wpływem alkoholu, grozi kara do 12 lat więzienia. Film znajdziecie na naszej stronie internetowej osielsko.pl oraz na stronie Wojewódzkiej Komendy Policji. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Już 23 kwietnia w sobotę mieszkańcy gminy Osielsko uczczą Światowy Dzień Ziemi wielkim sprzątaniem w swojej okolicy. Startujemy o godzinie 10 z 14 wyznaczonych miejsc w każdym sołectwie. Worki będą wydawane do 10.30 w ustalonych lokalizacjach. Koordynatorzy powiedzą Państwu, gdzie zostawić pełne worki. Będą to specjalnie oznaczone do tego miejsca lub ogólnodostępne miejsca przy ulicy. Koordynatorzy akcji zobowiązani są poinformować Urząd Gminy Osielsko do niedzieli 24 kwietnia na e-mail odpadymałpaosielsko.pl, gdzie znajdują się miejsca składowania worków. Należy podać nazwę ulicy i miejscowość. Urząd Gminy Osielsko 25 kwietnia wystawi zlecenie dla firmy Korin, która tego samego dnia usunie worki z podanych adresów. Jak co roku liczymy na Państwa liczną obecność. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Dla fanów kajakarstwa Muzeum Kanału Bydgoskiego przygotowało świetną atrakcję. Muzeum prowadzi wypożyczalnię kajaków. Już dziś możecie wybrać się w dwugodzinny spływ kajakowy z rodziną, przyjaciółmi lub samemu. Wypożyczenie sprzętu jest za darmo. Podpisujecie umowę z muzeum. Pamiętajcie, musicie mieć przy tym dowód osobisty, a potem możecie się już tylko cieszyć spędzeniem czasu w pięknym otoczeniu. O szczegóły możecie pytać telefonicznie 693 735 075. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Na Facebooku ruszyła nowa grupa, tym razem publiczna, którą łatwo będzie znaleźć Anioł dla Ukrainy, zorganizowana przez Sołtysa Żołędowa i Siedlicy. Podpisane anioły na licytację odeli m.in. Tomasz Golub czy prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Oprócz tego możecie wylicytować wiele innych ciekawych rzeczy. Dołączajcie czynnie i bierzcie udział w licytacjach i sami wystawiacie swoje przedmioty. Dochód wesprze Polską Akcję Humanitarną. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Doniesienia sportowe. Nie wykorzystaliśmy prezentu w postaci czerwonej kartki od Grom Osie w sobotnim meczu. Pomimo gry w przewadze jednego zawodnika od 13 minuty. Spotkanie przegrywamy 0-1. Aktualny bilans to 13 przegranych, 6 remisów i 1 wygrana, co daje nam przedostatnie miejsce w tabeli i zaledwie 9 punktów. Kolejne spotkanie już 23 kwietnia o godzinie 17:00 Wiktoria Niemcz Osielsko zmierzy się na wyjeździe z Piaski Bydgoszcz. Naszym piłkarzom życzymy 3 punktów, o wynikach będziemy informować na bieżąco. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. W tym tygodniu ciepło i dużo przejaśnień, słupki termometrów mogą pokazać nawet do 18 stopni Celsjusza. Dziękujemy za Wasze łapki w górę i subskrypcje. Życzymy miłego tygodnia. Do zobaczenia.